Cześć, ja mam na imię Hubert i witam Was w kolejnym odcinku magazynu Kulturka. Jest to oczywiście cotygodniowy szybki przegląd najciekawszych newsów muzycznych, filmowych i serialowych z minionego tygodnia. Pod ostatnim odcinkiem zasięg był trochę mniejszy niż zwykle, także będę bardzo wdzięczny, jeżeli pod tym odcinkiem zostawicie łapkę w górę. Dzięki temu nasz mały kanał ma możliwość rozwoju i większą siłę przebicia w dotarciu do nowych osób. Jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, możecie to zmienić teraz i pozostać z nami na dłużej i na bieżąco, albowiem publikujemy nasze treści minimum 2 razy w tygodniu. Będziemy ogromnie wdzięczni za Waszą pomoc. A teraz oczywiście przechodzimy do odcinka. Eurowizja już za nami, a więc znamy zwycięzców oraz przegranych. Do tych drugich z pewnością należy reprezentant Polski, Rafał Brzozowski, który nie zdołał zakwalifikować się do finału. Z kolei największym wygranym jest włoski zespół Maneskin, który odniósł zwycięstwo w tegorocznym konkursie. Wysoko uplasowało się również Francja i Szwajcaria, zajmując kolejno 2. i 3. miejsce. Z kolei mój faworyt, Finlandia, uplasowało się na miejscu numer 6, także też wyżej niż według wcześniejszych przewidywań. Co ciekawe, Rafał Brzozowski w swoim półfinale zdołał wyprzedzić jedynie Czechy, Gruzję i Łotwę, uzyskując ostatecznie 35 punktów i zajmując 14 miejsce w swoim półfinale. Do finału kwalifikują się najlepsze dziesiątki z obu półfinałów oraz tak zwana Wielka Piątka, w skład której wchodzą Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania. Wielka Piątka to kraje płacące największe składki do Europejskiej Unii Nadawców. No i oczywiście miejsce w finale należy się również krajowi, który organizuje konkurs Eurowizji w danym roku. Ja osobiście bardzo się cieszę, że Eurowizję w końcu udało się wygrać kapeli rockowej. Co ciekawe, po raz pierwszy od 2006 roku, kiedy to zwyciężył hard rockowy zespół Lordi z Finlandii. Perkusista zespołu Def Leppard, Rick Allen, w podcaście Ediego Trunka opowiedział o tym, jakie wrażenie zrobił na nim przed laty sukces Nirvany i Kurta Cobaina. Kiedy pojawiła się scena Seattle, a w szczególności Kurt Cobain, poczułem się tak, jak kiedy usłyszałem punk rocka. Sex Pistols postawili cały przemysł muzyczny na głowie. Podobnie uczynił Kurt Cobain. Wszystkie legendy tak robią. Sukces zespołu Nirvana na początku lat 90. zwrócił uwagę mediów całego świata na scenę Seattle i wypromował muzykę grunge na dobre. Dzięki temu zespoły takie jak Soundgarden czy Pearl Jam mogły wypłynąć na szerokie wody. Z kolei mnóstwo popularnych w latach 80. zespołów hard rockowych i heavy metalowych musiało zmierzyć się z niemałym kryzysem, jakim był gwałtowny spadek popularności na rzecz właśnie m.in. zespołów grających grunge. Nie odchodzimy daleko od tematu Kurta Cobaina, albowiem aukcja, na której były wystawione jego włosy, kto nie widział filmu na ten temat, link w opisie, zakończyła się. Na stronie iconicauctions.com pojawiło się 14 ofert złożonych w celu zdobycia kilku legendarnych włosów, a zwycięzca aukcji musiał za tę pamiątkę wyłożyć ze swojej kieszeni 13 800 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje nam około 50 000 złotych. Pojebana akcja. W końcu znamy datę premiery 5. sezonu serialu Dom z Papieru. Co ciekawe, twórcy serii postanowili jeszcze ją przedłużyć i wycisnąć maksymalną ilość soków w postaci pieniędzy ze swojego produktu. Co zrobili? Podzielili sezon 5 na 2 części. I tak oto część pierwsza będzie mieć swoją premierę 3 września, a część druga 3 grudnia tego roku, oczywiście na platformie Netflix. Amerykański aktor młodego pokolenia Timothée Chalamet wcieli się w rolę Willy'ego Wonki. Produkcja zatytułowana Wonka będzie prequelem słynnego Charlie'ego i Fabryki Czekolady. Premiera filmu zaplanowana jest na 17 marca 2023 roku, a jego fabuła opowie o losach legendarnego cukiernika przed założeniem równie legendarnej Fabryki Czekolady. Zespół 21 Pilots wydał kilka dni temu swój kolejny album studyjny zatytułowany Skull & Dicey. Nowe wydawnictwo Pilotów zawiera 11 utworów i trwa zaledwie 37 minut i 42 sekundy. Całość utrzymana jest w bardzo pozytywnej oprawie i tekstowo, i lirycznie, a nawet i wizualnie, co możemy ujrzeć chociażby w wydanych na YouTube do każdego utworu lyric videos, utrzymanych w bardzo żywej i radosnej kolorystyce. Mi w niektórych kawałkach Piloci bardzo mocno przypominają Jonas Brothers. Generalnie płyty słucha się bardzo przyjemnie, ale mi bardziej do gustu przypadają wcześniejsze wydawnictwa chłopaków. Jaka jest Wasza opinia na temat tej płyty? Dajcie znać w komentarzu. Zastanawiam się też, czy nie nagrać krótkiej recenzji tej płyty. O tym również możecie dać znać w komentarzu poniżej. Tyle o Pilotsach. Lecimy dalej.
Brian May, gitarzysta legendarnej grupy Queen, na swoim Instagramie poinformował, że przeszedł operację oka, najpierw publikując zdjęcie przed operacją, a następnie już po, z opatrunkiem na oku. I po wszystkim, nic nie czułem. Wszystko pod miejscowym znieczuleniem z odrobiną leków uspokajających. Byłem więc cały czas świadomy i zafascynowany tą niezwykłą procedurą. Trwało około 20 minut. Opatrunek będzie mi towarzyszył do jutra rano. Gitarzysta Queen powiedział, że dzięki operacji poprawi mu się ostrość widzenia i widzenie stereoskopowe. Mamy kolejne wieści z obozu zespołu Slipknot dotyczące nowej płyty. Jeden z członków grupy, Sean Crahan, pseudonim Clown, uchylił rąbka tajemnicy w wywiadzie dla Download Reloaded. Nie mogę powiedzieć, ile piosenek nagraliśmy, ale mogę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy i chłopaki też są szczęśliwi. Corey Taylor wzniósł się na taki poziom wokalny, jakiego jeszcze nie słyszałem, czym bardzo mnie wzrusza. Napisaliśmy świetną muzykę, a mój ulubiony wokalista świata zaśpiewał te piosenki. Po raz pierwszy wejdziemy do studia z gotowymi tekstami. Mogę powiedzieć tyle, że jesteśmy w LA, tworzymy boską muzykę i dobrze się bawimy. Wszyscy są w doskonałych nastrojach. Czy muzyka jest inna? Muzyka zawsze jest inna. Nie chcę malować cały czas tego samego obrazu. Uważam, że to ostatni album, który pokazuje to, czego szukamy. Nie nasza ostatnia płyta, ale ostatnie pociągnięcie pędzla, wieńczące proces, nad którym myśleliśmy z Jimem od czasu Volume 3. Myślę, że po raz ostatni chcemy to z siebie wyrzucić. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Dyskografię Slipknota zamyka wydany w 2019 roku album We Are Not Your Kind. David Ellefson, basista i przede wszystkim współzałożyciel thrash metalowego zespołu Megadeth, został wyrzucony z grupy z powodu skandalu z jego udziałem. Owy skandal dotyczy wycieku jego erotycznych wideo konwersacji z jedną z fanek grupy. Kilka dni temu muzyk postanowił całkowicie wycofać się z mediów społecznościowych, usuwając bądź ustawiając jako prywatne swoje konta na Twitterze, Facebooku i Instagramie. Jeszcze przed zablokowaniem swoich kont, Ellefson postanowił napisać oświadczenie, w którym przyznał, że filmy, które wyciekły, są prawdziwe, ale jakoby kobieta, z którą flirtował, nie była nieletnia, zaprzeczając tym samym informacjom podawanym przez większość światowych portali. Jak możecie wiedzieć, wyciekły pewne prywatne konwersacje. Zostały one upublicznione w złej wierze przez osobę trzecią, która nie powinna znaleźć się w ich posiadaniu. Choć wprawiają mnie one w zażenowanie, chcę powiedzieć o tym wprost i tak szczerze, jak to jest możliwe. Nie jestem z tego dumny, ale są to prywatne rozmowy dorosłych ludzi, które zostały wyjęte z kontekstu i tak zmanipulowane, żeby jak najbardziej zaszkodzić mojej reputacji, karierze i rodzinie. David Ellefson postanowił również udostępnić oświadczenie kobiety, z którą flirtował. Tak, te konwersacje wideo miały miejsce, ale to ja je zainicjowałam. Nie byłam nieletnia i wszystko działo się za moją zgodą. Wcześniej nie wydarzyło się nic niewłaściwego. Wszystko było za moją zgodą, nie jestem ofiarą i w żadnym wypadku nie byłam do niczego nakłaniana. Byłam na tyle naiwna, że nagrałam te konwersacje i podzieliłam się nimi z przyjacielem. Proszę wszystkich, którzy udostępniają te prywatne nagrania, żeby nie szerzyli fałszywych informacji. Zespół Megadeth również postanowił wydać oświadczenie w tej sprawie. Mamy świadomość ostatnich oświadczeń dotyczących Davida Ellefsona i uważnie obserwujemy rozwój wypadków. W sprawach twórczych i biznesowych jesteśmy sobie bliscy, jednak pewne sprawy natury prywatnej David zachowuje dla siebie. Ważne jest, żeby wszystkie głosy zostały wysłuchane do końca i z szacunkiem. Mamy nadzieję, że prawda wyjdzie na światło dzienne. Tak sytuacja wyglądała kilka dni temu. Ostatnio jednak świat obiegła informacja, że zespół Megadeth postanowił zrezygnować z usług świadczonych przez Davida Ellefsona, wydając w mediach społecznościowych oświadczenie podpisane przez wokalistę grupy Dave'a Mustaine'a. Informujemy naszych fanów, że David Ellefson nie gra już w Megadeth i że nasze drogi oficjalnie się rozeszły. Podjęcie tej decyzji nie było łatwe. Nie wiemy dokładnie, co zaszło, ale nasze relacje już były nadwyrężone, a to, co ujawniono, sprawiło, że nasza współpraca jest niemożliwa. Tym samym zespół Megadeth zrezygnował z człowieka, który był wraz z Dave'em Mustaine'em współzałożycielem grupy od 1983 roku. Co prawda Ellefson już raz odszedł z zespołu w 2002 roku, ale powrócił do niego w 2010. Co sądzicie o tej sytuacji? Czy zespół Megadeth zachował się w tej sytuacji fair? Dajcie znać w komentarzu. Metallica będzie świętować 30. rocznicę wydania czarnego albumu. W sierpniu tego roku minie równe 30 lat od wydania najpopularniejszej płyty Metallica. W mediach społecznościowych zespołu zaczęły pojawiać się komunikaty zawierające fragmenty koncertów z trasy promującej Black Album i hashtagi w stylu Black Album 2021 oraz Coming This Fall. Zespół nie wyjawił dokładnie, o co chodzi, ale prawdopodobnie będzie to specjalna reedycja płyty, albowiem wcześniejsze albumy grupy doczekały się swoich rocznicowych specjalnych boksów.
Do sieci trafił fragment piosenki, którą Slash i Chester Bennington nagrali ponad 10 lat temu. Kiedy Slash pracował nad solowym albumem studyjnym z 2010 roku, jednym z gości, których zaprosił do udziału na płycie, był wokalista Linkin Park Chester Bennington. Panowie razem postanowili nagrać utwór Crazy, jednak z niewiadomych przyczyn management zespołu Linkin Park nie zgodził się na publikację utworu. Ostatecznie piosenkę pod zmienionym tytułem Dr. Alibi zaśpiewał Lemmy Kilmister z zespołu Motorhead. Crazy aż do niedawna pozostawał schowany w szufladzie. Jednak producent płyty Big Chris Flores podczas jednego z wywiadów postanowił zaprezentować fragment tego utworu. Zapytał o zgodę Slasha i wdowę po Chesterze Benningtonie. Oboje wyrazili zgodę. Link do utworu wstawimy do opisu tego filmu. Nie wiadomo jednak, czy owa piosenka zostanie wydana oficjalnie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku magazynu Kulturka. Każdy, kto dotrwał do tego momentu, może napisać komentarz o treści Kulturka pod tym odcinkiem. Tym samym wychwycimy naszych najbardziej aktywnych widzów. Pamiętajcie również o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem i subskrypcji na naszym kanale. To pomoże nam w rozwoju pełnej kulturki. Widzimy się w sobotę. Do zobaczenia.